w ramach swojego duszy, bo te grupy mają środki w takich trzech workach. Jeden na konkursy dla Państwa, tak? To będą ogłaszane i realizowane Państwa projekty. Druga grupa środków to są właśnie środki przeznaczone na współpracę krajową międzynarodową. Trzecia grupa środków, które grupa posiada, to są na takie rzeczy techniczne, tak? Czyli na organizację spotkań, na prowadzenie biura, ponieważ organizacja czy stowarzyszenie ma biuro, które zajmuje się całym przygotowaniem, obróbką tych dokumentów i tak dalej, procedur i tego typu rzeczami. O tym powiem Państwu na końcu, gdzie się znajduje, w którym miejscu, jakie są tutaj możliwości kontaktu. Co daje osieciowanie czy ta współpraca? Proszę Państwa, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Bo w latach, kiedy zaczynaliśmy LIDERA, czyli w 2004 roku, tak chodziliśmy strasznie po omacku, nie tylko my, jako lokalne grupy, które było wtedy 190 w Polsce, ale także nasze Ministerstwo Rolnictwa, które wdraża ten program od samego początku. Tak nie do końca były dokumenty te legislacyjne przygotowane. My wszyscy czytaliśmy, oczy otwieraliśmy, mówiliśmy, o co chodzi w ogóle w tym, bo przyzwyczajeni byliśmy do systemu centralnego rozdawania środków, a tu nagle muszą osoby się na dole gdzieś przygotować w organizacjach, gminach i tak dalej. I nagle one miały decydować o tym, komu te środki i w jaki sposób w określonych procedurach unijnych wydatkować. Wtedy bardzo dużo korzystaliśmy z takich grup w Niemczech, no trochę w Grecji, chociaż Grecja akurat nie była dobrym przykładem, ale ze strategii, na przykład nasze strategie, ja sama pisałam kilka takich strategii w grupach, które prowadziłam i korzystałam ze strategii niemieckich, co było bardzo dobre wyjście, bo zostały te strategie też wysoko przez Urząd Marszałkowski później ocenione. A także jeździliśmy do nich, podglądaliśmy ich te procedury, tak? Bo po to, to są pieniądze, a zawsze mówię, że pieniądze unijne to są tak troszeczkę pieniądze znaczone, tak? Jak pieniądze budżetowe gdzieś w gminach, że patrzy się na te pieniądze, jak są wydatkowane, kontroluje się to i jeszcze wszyscy wierzą, żeby to zostało dobrze w jakiś tam sposób rozliczone i zamknięte. Dlatego też są przygotowane pewne procedury. Procedury wydatkowania tych środków, o których Państwu powiem. I sami pisaliśmy te procedury. Nikt nam z góry tych procedur nie narzucił, tylko sami po kolei tworzyliśmy, dostosowaliśmy do swojego tutaj obszaru. Dlatego sieciowanie jest bardzo ważnym elementem na etap wdrażania, czyli przygotowania to dla Państwa, ale także sieciowanie, współpraca daje nam bardzo dużo na etapie już, kiedy realizujecie Państwo projekty, tak? W ramach sieciowania czy współpracy możecie Państwo wyjechać na terenie kraju, zobaczyć, co robią koła gospodyń z innych na przykład obszarów, podejrzeć troszeczkę, czy bardzo dużo jest wyjazdów tutaj, czy straży, gdzie można coś zobaczyć, jak się dzieje, a także z wymiana młodzieży jest tutaj możliwa na etapie szkół. Ja sama przez jakiś czas prowadziłam taką lokalną grupę w drugiej części województwa, było warty. I realizowaliśmy na przykład dwa programy, gdzie dzieci wyjeżdżały do Niemiec, nauka języków i tak dalej. Taka wymiana, która była możliwa poprzez program LIDER i tutaj finansowanie w ramach tej współpracy i sieciowania. Czy to dla Państwa jest jasne, czy troszeczkę ten program LIDER się w jakiś sposób deklarował i wiadomo, o co chodzi w tym programie? Proszę pytać, potraktujmy to spotkanie nie jako wybór, a też jako wyjaśnienie pewnych spraw, żebyście Państwo widzieli. Bo to Wy będziecie później pisać projekty i to Wy będziecie mieć wątpliwości. A temat jest nowy, że obszar na samym programie to można mówić i podawać tego przykłady, ale też podam Państwu w drugiej części przykład takich projektów, które są realizowane. Czyli pierwszą część na temat programu LIDER mamy zamkniętą, na temat historii tego programu i ten na temat charakterystycznych cech tego programu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby więcej informacji na temat programu LIDER uzyskać, to można wejść na stronę ministerstwa, jest odpowiednia zakładka Ministerstwa Rolnictwa, która o programie LIDER można bardzo wiele rzeczy, informacji uzyskać, albo takich bardziej rzeczy technicznych, czyli rozporządzeń, dokumentów, które wprowadzają ten program w czwartej osi krajowej, a też na stronie Ministerstwa Rolnictwa. Przechodzimy dalej do drugiej części. Co ten program ma Państwu dać i gdzie te środki, czy gdzie te Wasze pomysły mogą być w ramach tego programu realizowane? W tym programie mamy takie cztery, to się fachowo nazywa działania, tak, ale to są takie jakby kanały wydatkowania środków, tak? Czyli te działania, czy te kanały wydatkowania to się nazywają małe projekty, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi i tworzenie rozwój mikroprzedsiębiorstw. To są takie jakby cztery półki ze środkami,
I po to, żeby korzystać z tych środków w ramach programu LIDER, trzeba w którąś z tych półek się wpasować, na odpowiednim kroku złożyć wniosek, żeby dostać dofinansowanie. Procedury w LIDERze korzystania z tych środków są takie. Ogłaszany jest konkurs na poziomie lokalnej grupy działania. Jak powiedziałam na początku, mamy konkurs będzie ogłoszony. Lokalna grupa w takim ogłoszeniu konkursowym mówi, dajemy środki na przykład na tylko na małe projekty, tak? Albo na wszystkie STD. To zależy od tego, jak są ułożone te pieniądze, jak sobie finansowanie ułożyła ta lokalna grupa itd., itd. To w ogłoszeniu konkursowym taka informacja będzie. Druga informacja, jaką będziecie Państwo mieć w ogłoszeniu konkursowym, to będzie, jak długo będzie nabór wniosków. Nabór wniosków jest tylko w określonym czasie. Maksymalnie jest to 30 dni, jakie tu ustawowo można ten nabór prowadzić. I tak przeważnie LGD daje takie terminy. I tylko i wyłącznie w tym okresie te wnioski można złożyć. Trzecia informacja będzie taka, że zobaczycie Państwo, jaka jest pula do dyspozycji na dany konkurs, tak? Czyli na dany konkurs, na małe projekty, grupa daje na przykład 2 miliony złotych na ten konkurs, tak? Na cały, pamiętajcie, że to nie jest tylko na gminę Kamieńsk czy Gomunice, tak? Ta pula środków jest na cały obszar działania. 10, nie wiem, 10 czy 17, już się zgubiłam. 17. Na 17 dni tutaj jest ta pula środków dana. Powiem to, że jest taka trochę cicha umowa, tak, tutaj między przedstawicielami gmin, że te środki są no tak równo dzielone na wszystkie gminy, że żeby każda gmina z tego obszaru miała równy dostęp do czy przedstawiciele danej gminy miały równy dostęp do tych środków, więc taki trochę podział tutaj istnieje, aczkolwiek no jest to tylko taka umowa bardziej dżentelmeńska między przedstawicielami tutaj gmin niż to programowo jest dopuszczone, tak? Bo program mówi, że to jest ogólnouwolniona pula, mogą wszyscy startować i tak dalej. Ale żeby nie było konkurencji między gminami, między przedstawicielami organizacji czy innymi tutaj beneficjentami, to i konfliktów, to jednak ta jakaś tam równowaga istnieje. To nie są małe środki, bo one pozwalają na zrealizowanie, nie wiem, 10-15 projektów w ramach małych projektów, także tych pieniędzy jest dość sporo. Czy na przykład na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w konkursie, który był w tamtym roku, okazało się, że środki jeszcze zostały, tak? I że można było trochę więcej wniosków na te mikroprzedsiębiorstwa tworzyć. Te gminy, które były wcześniej w tej lokalnej grupie, duże pole środków już wykorzystały, tak? Teraz jest to taki duży staw dla tych gmin, które przystąpiły do LGD w tamtym roku, czyli te Kamieńsk, Bożenice, Bołchatów i tak dalej. Te gminy z dołu tutaj lokalnej grupy, bo na tym terenie grupa się już zamyka. Co jeszcze jest informacją bardzo ważną w tym ogłoszeniu konkursowym? Jakie są kryteria oceny wniosków, które Państwo będziecie składali, tak? To jest też informacja ważna. I ostatnia taka informacja ważna to jest to, że będą tam wnioski, wzory wniosków, które Państwo powierzycie i które wypełnicie, żeby takie dofinansowanie uzyskać. Ja powiem Państwu, że na tym etapie te wzory wniosków nie zmieniają się na tyle, żeby czekać już na konkurs i te wnioski wypełniać, tylko już jest jakiś tam w miarę stały wzór wniosku, można go sobie już teraz ściągnąć ze strony ministerstwa. Grupa też ma to na stronie podwieszone, już można go wypełniać i przygotowywać. Bo w dwóch poprzednich latach były sytuacje takie, że trzeba było czekać na konkurs, bo tak często się wzory wniosków zmieniały, a wniosek można złożyć tylko na aktualnym wzorze, tak? Często się cyferka jakaś tam gdzieś zmieniła i ten wzór już był, czy stopka się nie pokazywała, już ten wzór wniosku był niedobry. Co dalej się dzieje z Państwa wnioskiem? Jak już ten swój projekt dopiszecie w tym wniosku, złożycie ten wniosek, wniosek jest podstawowym dokumentem. Do wniosku zawsze składamy załączniki, ale o tym Państwu powiem przy poszczególnych działaniach, jak będę opowiadała. Jak już złożycie ten wniosek, zamyka się termin naboru wniosku konkursowego. To zaczyna się, proszę Państwa, ocena. Ocena jest w lokalnej grupie. Ocena jest przeprowadzana w lokalnej grupie. Ale tylko ocena formalna, czy przyznać, czy nie przyznać środki, tak? Czy ten projekt się zgadza ze strategią, czy nie zgadza? I przygotowanie punktacji. Nie mają lokalne grupy, czy biura, czy rady w ramach lokalnych grup jeszcze możliwości oceny formalnie Państwa projektu. Formalnie oznacza, czy wszystkie załączniki są, czy są kropki, błędy i tak dalej.
Ale to też, mówię, to się za chwilę skończy, bo w 2013 roku LGD prawdopodobnie też będą miały takie możliwości. Też będą taką mini instytucją oceniającą formalnie. Na tym etapie nie ma, więc na razie sobie tym nie zaświecajmy głowy. Najpierw przygotowuję dokumentację biuro, tam pracownicy biura układają to wszystko. Powiadamiałem radę. Rada zbiera się, to mniej więcej rada programowa, liderzy to działa tak jak rada gminy, tak? Czyli przedstawiciele wszystkich gmin na terenie LGD zbierają się, dokonują dwustopniowej oceny wniosku. Ja nie mówię Państwu tego na próżno, bo chcę w tym momencie zwrócić Wam uwagę, na co zwracajcie uwagę przy pisaniu wniosku, bo co ocenia rada, tak? Bo przy zarządzaniu projektów mówi się o metodologii takiej, że wniosek to najpierw powinien być pomysł nasz opisany. A rzeczywistość jest taka, nasza realna, że my wniosek to przygotowujemy tak troszeczkę pod kryteria oceny, tak, żeby dostać jak najwięcej punktów, żeby dostać dofinansowanie. Czy złe, czy dobre, nie wiem. Rada ocenia najpierw, czy jest zgodny ze strategią. Podejmuje decyzję albo na tak, albo na nie, tak? Każdy z członków rady dostaje kartę oceny, to nie jest to głosowanie, rzadko się to odbywa w formie głosowania. Każdy dostaje taką kartę oceny wniosku i sam przeprowadza ocenę danego wniosku, tak? Jeżeli 50% członków rady oceni wniosek na tak, że jest zgodny ze strategią, wniosek jest poddany dalszej ocenie. Drugi etap oceny to już są kryteria. Zwróćcie Państwo uwagę na te kryteria. Są kryteria na przykład za partnerstwo, za innowacyjność, tak? Jeżeli pisze straży, na przykład podpisze wcześniej sobie zwykłą umowę partnerską z kołem gospodarstw miejskich, tak? To wniosek zostaje potraktowany jako wniosek partnerski, tak? I dostaje na przykład większą ilość punktów, czyli ma większe szanse uzyskania dofinansowania w ramach tutaj oceny. O tak samo mówią o tym słowie innowacyjne, żebyście się też tego nie bali i te wnioski w ten sposób przygotowali. Tam są jeszcze różne inne kryteria. Kryteria są przygotowane przez lokalne grupy.